Witam Was na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażemy Wam książkę Pieśń o sobie z serii Poczytaj ze mną wydawnictwa Egmont, Literacki Egmont. Tutaj już widać, że jest to dobra książka w dobrej cenie, jedynie 14,99. I też tutaj możemy przeczytać, że jest to gatunek epos, bo jest to cudowna seria książek z różnych gatunków. Spójrzcie tylko. Jest humor, baśń, przygoda, fantazy, kryminał, bajka, przypowieść, epos, reportaż. Mamy trzy fantazy. U nas już widzieliście recenzję tej oto książki o srebrnej łyżce. Tutaj będzie link, to jest przypowieść, a dzisiaj mamy epos, pieśń o sobie. Epos, pewnie kojarzycie ten gatunek, Iliadę i Odyseję, jestem pewna, że wielu z Was kojarzy. Na początku mamy tutaj krótki właśnie opis tego, co to jest epos. Książka jest napisana w rymowany, wierszowany sposób. Bardzo fajnie się to czyta, bardzo szybko się ją czyta. Ma tutaj trochę ilustracji, jak widzicie, fajnych, kolorowych ilustracji, choć zdecydowanie przeważa w niej tekst. Pieśń o sobie jest to opowieść o tym, jak w pewnym lesie, gdzie było mnóstwo ptaków, nagle zaczął rządzić miś. Wielki niedźwiedź, który stosował prawo pięści i prawo własności. Chciał, żeby ptaki jemu wysiadywały jajka, żeby swój puch czy też piórka też dla niego wszystko przeznaczały. Robił sobie z tego jakieś pościele w swej grocie. No i niestety tak i wyzyskiwał te ptaki, że one się zbuntowały, nie chciały pracować dzień i w noc i ruszyły do sowy, do najmądrzejszego ptaka, czyli do sowy. Poleciały na skargę wszystkie ptaki. Skarżył się skowronek, drozd. Tutaj widać zresztą po pieśni siódma, co robić. W pewnym momencie sroka uciekła z tej narady ptaków i poszła do misia. Powiedziała mu, co ptaki planują, że planują się zbuntować i że chcą się przeciwstawić mu właśnie. Miś się wściekł. Sroka myślała, że niedźwiedź spojrzy na nią przychylnym okiem i ją nagrodzi za to, że powiedziała mu o planach ptaków, a niedźwiedź kazał ją przerobić na ruszcie. Chciał ją po prostu zjeść. Kucharz jego nie miał serca upiec sroki i kazał jej uciekać. Tutaj zobaczcie, jaki cudowny jeżyk w roli kucharza. No i rozpoczęła się o pieśń dziesiąta, bitwa. Bitwa między ptakami a niedźwiedziem i jego armią. Szybko armia niedźwiedzia się wykruszyła. No i niestety, ale o pieśń jedenasta, gorzkie zwycięstwo. Ptaki wygrały tą bitwę, ale coś się przydarzyło, coś się stało naszej bohaterskiej sowie, ale tego już nie zdradzę. Dowiecie się tego z lektury tej oto cudownej książki. 14,99, jak głosi cena na okładce, a myślę, że nawet będzie można ją gdzieniegdzie taniej jeszcze znaleźć. Są przecież różne promocje, teraz są wyprzedaże także książek, więc szukajcie. Polecam Wam tą serię Poczytaj ze mną, bo naprawdę jest świetna i już Wam zdradzę, że my się zaopatrzymy jeszcze w inne książki z tej serii, bo co nieco mnie tutaj zaciekawiło, więc na pewno kupimy i na pewno w przyszłości także u nas zobaczycie jeszcze inne recenzje książek z tej serii. Więcej o tej książce, o pieśń o sobie poczytacie na naszej stronie. W opisie do filmu jest do niej link. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Polubcie nas także na Facebooku. No i koniecznie oglądajcie inne wideo recenzje, których jest już całkiem sporo na naszym kanale. Pozdrawiam, do usłyszenia.